Tom Sawyer, jego przygody. Jest to historia o młodym chłopcu, który na imię miał Tom Sawyer. Tom żył ze swoją ciotką Polly w małym miasteczku. Ciotka Polly była bardzo dobrą kobietą. Kochała Toma i zawsze chciała dla niego jak najlepiej. Ale Tom był niegrzecznym chłopcem. Tom, obudź się! Spóźnisz się do szkoły! O, a to nie wiesz? Dziś nie ma szkoły. Pan Snuggles stracił ojca. Ojej, naprawdę? Biedny pan Snuggles. Halo? Pan Snuggles? O, bardzo mi przykro z powodu pana ojca. Niech jego dusza... co? Poszedł na spacer? O, to wspaniale. To bardzo dobrze mu zrobi. W zasadzie to każdy powinien spacerować. Dobrze, panie Snuggles. Przepraszam, że pana zaniepokoiłam. Do widzenia. Co się stało? Ach ty, jak mogłeś tak podle skłamać? Ojciec pana Snugglesa żyje. Świetnie się ma. Przecież nie mówiłem, że nie żyje. Powiedziałem, że go stracił. W takim razie musiał go znaleźć. Ach, co ja mam zrobić z tym chłopakiem? Jest taki piękny dzień. Kto chciałby iść do szkoły w taką ładną pogodę? Byłoby o wiele łatwiej, gdyby ciotka Polly mnie ciągle nie powstrzymywała. Wiem, pójdę pobawić się z Hakiem i wrócę do domu później. Ciotka Polly nigdy się nie dowie, że nie byłem w szkole. O, Tom Sawyer, gdzie jest twoja ciotka Polly? Nie powinieneś opuszczać z domu. Kto cię teraz przede mną uratuje? Ryan Reynolds. Myślisz, że chce się przed tobą kryć? Hej! Co z wami nie tak? Przestańcie się bić! Zrobicie sobie krzywdę! O nie! Ubrudziłem się cały w błocie. Ciotka dowie się, że nie byłem w szkole. Co zrobić? Cicho! Tom? Wiem, że to ty! Nie myśl sobie, że cię nie ukarze, zanim pójście do szkoły i za bójkę z Ryanem Reynoldsem. W ten weekend będziesz malował płot. Bez czasu na zabawę. Ale on to zaczął. Ani słowa, Tom. Będziesz malował płot. Rozumiemy się? Tak, ciotko Polly. Gdy nadszedł weekend, Tom spojrzał na płot i był załamany. Co? Muszę pomalować to całe? Nie. A co z moją grą w kulki i zabawą w bandytów? O, niedobrze. Dlatego bardziej lubię życie Haka niż moje. On nie ma rodziców i nikt go nie może karać. I co ja teraz zrobię? Ale Tom był bystrym chłopcem i szybko wpadł na pomysł. La, 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 la. Zaraz. Może tutaj jest lepiej. Co się stało, Tom? Znów dostałeś karę? La, 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 la. Mówimy do ciebie, Tom. O, cześć. Przepraszam, byłem tu zajęty sztuką. Dlaczego tak się cieszysz z kary? Co? Kary? To nie jest żadna kara. Ile widzicie malujących chłopaków? To miasteczko potrzebuje kolorów. Więc wziąłem na siebie odnowienie tego miasta. Zacznę od tego płotu. Możecie sobie iść i pograć sobie w kulki. Ja jestem artystą. Ta robota to przyjemność. La, 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 la. Ja też chcę być artystą. Ja też chcę spróbować. A sam nie wiem, nie każdy może być artystą. O, przestań, Tom. Jesteśmy przyjaciółmi, co nie? Pozwól nam spróbować. Ale to bardzo ważna praca. Będziecie musieli mi zapłacić za pozwolenie. Przyjaciele Toma długo się zastanawiali
i dali mu swoje zabawki i czekoladki, by pozwolił im malować. Do pomocy przychodziło coraz więcej chłopców i płot szybko został pomalowany. Widzicie? Każdy chce robić coś znaczącego. Nie mają nawet nic przeciwko głupiemu malowaniu płotu. Ojej! Skończyłeś całą pracę w kilka godzin? Tak, ciotko Poli. Nie masz pojęcia, jak ciężko pracowałem. Uff, ale się zmęczyłem. Mogę teraz iść się pobawić? Tak, chyba. Zastanawiam się, jak on to zawsze robi. Cześć, Hak! Cześć, Phil! Słuchajcie! Znalazłem nowe miejsce do zabawy. Nikt nie będzie nam kazał chodzić do szkoły, ani zmuszałby wracać do domu przed zachodem. Naprawdę? Gdzie to jest? To wyspa na drugiej stronie rzeki. O rety, ale matka nigdy mi na to nie pozwoli. Chciałbym ciągle nie musieć jej mówić wszystkiego. Więc nie mów. Nie mówmy nikomu. Jesteśmy na tyle duzi, by sobie poradzić. Trójka przyjaciół zgodziła się i wypłynęła na wyspę tratwą. Tego zawsze chcieli. Żeby nikt im nie zakazywał chodzenia gdziekolwiek i robienia czegokolwiek. Bawili się i bawili, ile tylko chcieli. Najpierw jedli owoce i surowe warzywa. Ale to pyszne! Dlaczego to w ogóle gotują? To taka strata czasu. Właśnie! Jeśli wszyscy jedliby surowe warzywa, oszczędziliby mnóstwo czasu. Gdyby tylko wszyscy byli tak mądrzy jak my. Ale po kilku dniach zabaw i jedzenia owoców i surowych roślin... Oj, boli mnie brzuch. Nie mam siły. O, kręci mi się w głowie. Co się z nami dzieje? Ja też nie czuję się zbyt dobrze. Chciałbym, żeby wasi rodzice byli z nami. Wiedzieliby, co robić. Prawda. Tęsknię za ciotką Poli. Dlaczego nikt nie przyszedł nas szukać? Nie zależy im? Nie pamiętasz? Nie mówiliśmy nikomu. Nie wiedzą, że tu jesteśmy. A tak, pamiętam. Bo jesteśmy na tyle duzi, by sobie poradzić. Ale to było głupie. Racja co do tego. Ale z nas głupki. Myślałem, że twoje życie to wieczna zabawa, Hak. Nigdy nie czułem się tak samotny. Ktoś zawsze się mną zajmował, jak mieszkałem w wiosce. I co teraz zrobimy, chłopaki? Zaraz, nie panikujmy. Przecież możemy wrócić, tak? Jeden z nas powinien pójść i sprawdzić, co się dzieje w wiosce. Ja nie wchodzę sam na tę tratwę. Co jeśli zginę? To był mój pomysł, więc ja to zrobię. Pójdę i zobaczę, czy ktoś za nami tam tęskni. Tom pożegnał się z przyjaciółmi i wyruszył do wioski. Gdy dotarł na brzeg, usłyszał rozmowy ludzi. Gdy się przybliżył, zobaczył, jak ciotka Poli i matka Phila płaczą. Och, moje dziecko! Moje dziecko! Moje dziecko! Moje dziecko! To już kilka dni. Nie ma sensu dłużej czekać. Wysłaliśmy tuzin łodzi, by szukać chłopców. Musi być tylko jedno wytłumaczenie. Mogli utonąć w tej rzece. Musimy to zaakceptować. Możemy ich nigdy nie odnaleźć. Musimy przygotować pogrzeb i spotkanie modlitewne za ich trójkę. To nasza wina! Powinniśmy być bardziej czuli! Tom, Hak, Phil byli takimi dobrymi chłopcami. Biedactwa, byli tylko dziećmi. O nie!
Co my narobiliśmy? Muszę szybko wracać. Co się stało, Tom? Nikt za nami nie tęskni? Tak, Tom. Co z moją matką? Phil, twoja matka za tobą bardzo tęskni. I tak samo ciotka Polly i chyba cała wioska. Myślą, że utonęliśmy. Na jutro planują nasz pogrzeb. Wysłali tuzin łodzi, by nas szukały. O, czuję się podle. Tak, nie dziwne, że matka myśli, że jestem nieodpowiedzialny. Zraniliśmy ich. Tak, ciotka Polly nigdy by mnie tak nie zostawiła. Nasi rodzice wiedzą, że też byśmy się o nich martwili, tak jak oni martwią się o nas. Tak bardzo nas kochają, ale mi wstyd. Mnie też. I mnie. Chłopaki, musimy już wracać. Tęsknię za wioską. O, wyobraźcie sobie, co się stanie, jak zdadzą sobie sprawę, co zrobiliśmy. Czekaj, nie muszą przecież wiedzieć. Powiemy, że ześlizgnęliśmy się do rzeki i porwała nas aż na wyspę. I potem zbudowaliśmy tratwę, żeby wrócić. Są waszymi rodzicami. Wiedzą, że nie umiecie zbudować tratwy. Musimy spróbować. Lepsze to, niż przyznać, że byliśmy lekkomyślni i nieodpowiedzialni, co nie? Czekajcie. Jutro jest nasz pogrzeb. Może ich jutro zaskoczymy. O, tak! Podoba mi się to! Mi też się podoba. Nie jestem lekkomyślny. Za to rzeka jest. Dzięki Bogu rzeki nie potrafią mówić. I niech ich dusze odpoczywają. A gdzie wy wszyscy byliście? Tak się martwiłyśmy. O, że rzeka! Zbudowała tratwę, wyspa do nas przyszła i uciekliśmy. Co? Przestań mówić, Phil! Bardzo nam przykro. Phil tylko próbuje powiedzieć, że... Proszę, nie nienawidźcie nas. Och, moi chłopcy! Rodzice nigdy nie nienawidzą swoich dzieci. Teraz najważniejsze, że jesteście bezpieczni. Huck, od teraz będziesz mieszkał ze mną i Tomem. Od dziś ty też jesteś moim synem. Naprawdę? O, ale jeśli wolisz zostać sam... Nie, nigdy. Wiem, jak ważni są rodzice. Żyłem bez nich moje całe życie. To prawda. Nie mógłbym żyć sam nawet przez kilka dni. Wiem, jak ważni są rodzice. Bardzo nam przykro. Kochamy was wszystkich. My też was kochamy, dzieci.